Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko, opinię do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, druk nr 847. Celem tego projektu ustawy jest zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym emerytur i rent do wysokości szacowanych minimalnych kosztów utrzymania. Według szacunku Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w grudniu 2011 roku wysokość tego minimum socjalnego dla gospodarstwa emeryckiego wynosiła 994 zł miesięcznie, dla gospodarstwa jednoosobowego, a 1639 zł dla gospodarstwa dwuosobowego. Natomiast średnia kwota minimum socjalnego w 2011 roku dla osoby samotnie gospodarującej wynosiła 983 zł. W związku z powyższym autorzy projektu słusznie zakładają, że kwota minimum socjalnego dla emerytów i rencistów wynosi około 1000 zł miesięcznie i tę właśnie kwotę proponują przyjąć jako próg, poniżej którego nie będzie pobierany podatek dochodowy. Zwolnienie z podatku pierwszego 1000 zł miesięcznie emerytury lub renty oznacza, że opodatkowaniu na zasadach ogólnych podlegać będzie nadwyżka ponad tę kwotę aż do następnego progu, to jest 2000 zł miesięcznie. Zwolnienia z podatku nie będą stosowane, jeżeli wysokość świadczeń wynosi więcej niż 2,5 tysiąca złotych, a wysokość ulgi będzie stopniowo obniżana, wygaszana w przedziale od 2000 zł do 2,5 miesięcznie. W swoim wystąpieniu pragnę potwierdzić słuszność założonych przez autorów projektu celów, którymi kierują się w tym opracowaniu. Bowiem zasady sprawiedliwości społecznej wymagają różnicowania daniny względem państwa w zależności od wysokości dochodów, niezależnie od źródła ich pochodzenia. Dotyczy to zresztą nie tylko emerytów i rencistów, ale również wszystkich innych podatników, a przede wszystkim pozostających w rodzinach, a więc tych, którzy mają na utrzymaniu, wychowują i kształcą młode pokolenie Polaków. Zgadzam się również z twierdzeniem, że przyjęta w naszym kraju kwota wolna od podatku, jednakowa dla wszystkich podatników, niezależnie od ich sytuacji dochodowej, nie jest miernikiem zadowalających dla osób o niskich dochodach. W swoim uzasadnieniu autorzy projektu wskazują dla porównania, jak kształtują się kwoty wolne od podatku w innych krajach. Nie będę przytaczać tych wartości. Dziś sprawozdawca mówił o tym bardzo dokładnie. I oczywistym też jest, że w tychże krajach również znacznie wyższe są stopy opodatkowania od dochodów wysokich i również daruje sobie przytaczanie wielkości. Wszystkie powyższe założenia są bardzo dobrą motywacją i mogą być z pewnością planami, ale na przyszłość. Niestety są one nierealne i byłyby działaniem nieodpowiedzialnym przy wprowadzeniu, jak zakładają projektodawcy, od 1 stycznia 2013 roku. Czasem mam takie wrażenie, że zdajemy się zapominać, że funkcjonujemy w okresie kryzysu gospodarczego, że spowolnienie gospodarki w naszym kraju stało się faktem, że jesteśmy zobligowani w ramach odpowiedzialności za Polskę do wyjątkowej dyscypliny finansów publicznych, i z wyjątkową starannością musimy analizować sytuację budżetu państwa. Projektodawcy wprawdzie starają się wskazać na skutki finansowe wywołane wprowadzeniem tego projektu, ale wyliczenia te są niestety zaniżone.
Chcę tu powiedzieć, że z tych wyliczeń, biorąc pod uwagę, jaka jest liczba emerytów i rencistów, wpływy do budżetu zmniejszyłyby się, panie marszałku, już kończę. Bardzo proszę. Zmniejszyłyby się o kwotę około 9 miliardów złotych. Reasumując, w obecnej sytuacji z wprowadzenia w życie projektu niniejszej ustawy, pamiętajmy, że obecnie funkcjonująca ustawa zawiera szereg zwolnień przedmiotowych motywowanych względami socjalnymi. I tu są właśnie te renty inwalidów wojennych, wojskowych, osób represjonowanych, sierot, tych dzieci, które są uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego, a także inne. W toku konsultacji społecznych wiemy, że przedmiotowego projektu nie poparły jednostki samorządu terytorialnego, co jest oczywiste, bo zmniejszenie wpływów z tytułu odpisów podatku dochodowego dla nich, ich zmniejszenie wynosiłoby około 4,5 miliarda złotych. Kończąc, pragnę jeszcze raz podkreślić, że w imię odpowiedzialności za Polskę wprowadzenie tego projektu w obecnej sytuacji gospodarczo-finansowej jest po prostu niemożliwe. Dziękuję.